Siemaneczko, witajcie na moim kanale, ja jestem Amanda, a w dzisiejszym odcinku, jak widzicie po tytule, przychodzę do Was z taką naszą poranną rutyną, kiedy Lena chodzi do szkoły. O 6:30 wstaję, leży sobie tak do 6:40, żeby się trochę, wiecie, tak obudzić, dalej jeszcze nie jestem obudzona. Wczoraj bardzo długo składałam komodę od Leny i po prostu jestem zmęczona. No i ja będę szła teraz przygotować Lenie śniadanie. Lenie pozwalam w tym momencie jeszcze troszkę pospać, żeby, wiecie, była bardziej wyspana ode mnie. I ja idę szykować śniadaniówki. Na początku chciałabym się z Wami przywitać, oczywiście przypomnieć o subskrybowaniu tego kanału, żeby być na bieżąco, bo filmy pojawiają się codziennie o godzinie 15:00. Zaprosić na mojego Instagrama i na mojego TikToka. No i wpadajcie na kanał do Leny. Dobra, ja już nie przedłużam, tylko biorę się za śniadanko. Tutaj mamy Lenę, która widzicie, ona jest padnięta. Nie będziemy na razie jeszcze jej budzić, idę działać z jedzonkiem dla niej. To jest Leny w ogóle nowa śniadaniówka, moim zdaniem jest niepraktyczna, ale Lena się upiera, że chce mieć w niej śniadania. Do śniadanka dzisiaj dam mleczną kanapkę, zrobię kanapeczkę z serkiem, mleczko, bo Lena pokochała z Lidla, takie, wiecie, malutkie do szkoły, i kawanosik jej pokroję i jej tu gdzieś po prostu wcisnę, aha, no i chleb, no bo to do kanapki nam potrzeba. Dobra, ja wycinam ogólnie serduszka. Polubiłam to robić, a nie trwa to szczególnie długo. No i śniadanie dla Lenki mamy gotowe. Tutaj mam kanapeczki, jedną i drugą, bo powiem Wam, kupiliśmy coś takiego w Pepco. I bardzo fajnie, no bo do tych śniadaniówek się tu nie mieści. Ja tutaj dałam kabanoski, tu jeszcze dołożyłam ciasteczka, a jakby miała na coś ochotę słodkiego. A tu jest mleko i mleczna kanapka i pićku. I ma jeszcze pieniądze, żeby sobie kupić picie w szkole, bo dzisiaj ma WF. Jakby jej brakło, idę teraz budzić Lenkę. Lencia, wstajemy, bo dzisiaj trochę się nam zaspało. Wstawaj, mysia, bo trzeba się spakować jeszcze. Ale ona się normalnie pakuje dzień wcześniej, ale wczoraj zasnęła. Ja tylko jej mniej więcej sprawdziłam, jakie ma lekcje, żeby być przygotowanym. Wstajesz? Ja idę po plecak już, dobrze? No nie umiem jazda. O, widzicie, tak to wygląda. Tak wyglądają Leny poranki po prostu. Lena, a gdzie jest twoja książka z zadaniem domowym? Nie ma w plecaku jej. No, Lena na ogół właśnie sobie sama przygotowuje plecak, ale dziś chciałam. Ja tylko i tak nie wiem, gdzie są jej książki. Lena jest wampirem chyba. No nie, Leny plecak spakowany. Jeszcze ma tu picie, bo sobie wczoraj kupiła. Tutaj Lena już przychodzi do żywych, co? Tylko wyłączę światło, to wstanę. Ja nie wyłączę światła, bo nie wstaniesz, masz się obudzić. Wstawaj, bo musisz wybrać ciuchy. Oczy szczypią. Oczy szczypią, bo jesteś niewyspana. Trzeba wstać, bo się spóźnić do szkoły. Chcesz się spóźnić na lekcję? No właśnie. Dzisiaj mamie też się trochę dłużej poleżało w łóżku, ale trzeba wstawać już. Dobra, Lena ogólnie w tym czasie się przebiera. Ja się już ubrałam, jak widzicie, i idę po prostu sobie nałożyć podkład, bo nie chcę się tak pokazywać w szkole. Ale nie robię sobie jakiegoś podłego makijażu, bo no z rana ja nie mam siły po prostu, żeby funkcjonować. Ja to dopiero robić sobie jakiś pełny make-up. Poczekam, jak aż się Lena ubierze i będziemy się odzywać. U nas standardowo od rana Smile Slow. To jest Vito. Vito? Sorry, już się nie znam. Mama cię spakowała, słuchasz? I kanapeczki masz. Jedną ma z nutellą, drugą z serkiem. Oj, czyż włoski, kochanie? Jakim serkiem? Białym. Nie wiem, mam jakieś szczotka. No nie wiem. Zalogujesz się do życia już dzisiaj z rana, bo popatrz, jak ty wyglądasz. Patrz. Jak wkurzony Chopin. Gotowa pani do nauki? Co cię boli? Paluszek i główka to szkolna wymówka. Dawaj, idziemy. Bez rękawnik tylko ubierz, bo tam może być chłodno, wiesz? O, to my nie idziemy taksówką? Nie, na nogach pójdziemy. Nie. Tak, przejdziemy się trochę, to się obudzimy. Pokaż się, jak styluwa. O, Lena zawsze z rana jest taka. Dawaj, klikaj. No, Lena zawsze z rana jest taka, ale teraz się obudzi, prawda? Mamy 25 minut, żeby dojść do szkoły. I ja ogólnie dojdę w tyle, ale nie wiem, jak Lena. Dasz radę? Zadanie zrobione wszystkie? Tak. Idziemy. Do której Lena masz dzisiaj lekcję? Wiesz? Nie. Do 12:30. Cieszysz się? Dłużej o godzinę niż wczoraj. Dłużej? Dłużej. No i ogólnie idziemy do szkoły. Myślę, że odezwiemy się do Was już po prostu jak pójdę po Lenę do szkoły. I pokażemy Wam już taką rutynę od razu po szkole, bo już mamy, tak? Trzeba pilnować takich małych rzeczy, żeby potem wyrabiać zdrowe nawyki. Tak mi się wydaje przynajmniej.
Dobra, ja ogólnie już wróciłam do domu. Potem pójdziemy sobie razem po prostu po Lenę i wam pokażemy, co robimy po szkole. Ale kupiłam coś jej. Nie wiem, co to w ogóle jest. Nazywa się to skacząca plastelina. To wcale nie skacze. Tu po obrazku widać, że to trzeba jakąś figurkę chyba ze styropianu tak ozdobić. Więc dzisiaj jeszcze będziemy mieli zabawę po szkole. No, ale nic. Teraz idę montować Leni film na kanał. Dobra, mamy godzinę 12. Ja ci strasznie... No, 12:01. Ja ci tak się kiepsko czuję po prostu. Nie mam siły na nic. Ale nic. Idziemy właśnie po rękę, potem jeszcze musimy iść do sklepu, no a potem wracamy do domu i mam nadzieję, że Lena nie będzie miała jakoś dużo zadane. A co to za mała dziewczynka tutaj? O, Lena, popsujesz i zobaczysz. Jak było w szkole? Fajnie. Fajnie, bo Lena dostała kolejną piątkę. Powiedz mi, jak to jest, że codziennie przynosisz piątkę? I zobaczysz w piątce, jak mi nie ufam. No, a ja ci ufam, ja się pytam tylko jak... Ale i tak zobaczysz. Dobrze. I widzowie też zobaczą. Zadanie masz? Da. Masz zadanie? Nie, znaczy nie. Nie masz dzisiaj zadania domowego? To dzisiaj trochę inna rutyna, bo ostatnio cały czas były zadania i prosto po szkole siadaliśmy do książek. A dzisiaj chill będzie? Wolne masz dzisiaj, widzisz, jak fajnie. Dobra, idziemy do domu. Zmęczenie organizmu pod samymi drzwiami. Zapraszam. No wstawaj. Lena chce do domu, gdzie jest klimatyzacja, bo jest za gorąco. Ja mam udowodnię sobie, że wstałam w piątkę. Lena teraz po szkole ogólnie sobie zawsze ogarnia lekcje, ale że nie mamy dzisiaj zadania domowego, to Lena chce nam pokazać tylko piąteczkę. Piąteczka! O! Teraz kolejne. Mamy piąteczkę. Fini już czai na piórnik, bo Fini, patrzcie, jak ona reaguje na piórnik. Patrz. Co to? Co to za piórnik? Taki fajny? A patrzcie, tu jest jeszcze jedna rzecz w piórniku, na którą też tak Fini reaguje. Nie ma już tego klucza. Gdzie jest? O, gdzie jest? Na tym głowę tak. Co to jest? No tak? Co to jest? Nie, no. Pięknie dużo piąteczek. Pani ci je pochwaliła, Lenę, w szkole. Powiedziała mi, że bardzo ładnie Lena sobie radzi. Mądra jesteś? Tak. A jeszcze coś widzę z pokazy. No, pokazuj, pokazuj. No, robię reklamę. Reklamę Lena będzie robić. Takie kisuraka. Organizery. Takie organizery. Pokazywy. W eklerku na ulicy Tarnogórskiej. Polecamy organizery. Lena dostała piątkę, więc... Tylko. Ja wiedziałam, że będzie piątka już rano, jak to kupowałam. Dim, di, di. Co to jest? Prezenciowo od mamy. Może będziemy mogli dzisiaj to zrobić. No widzisz, będziesz tu wstrapian i tutaj tak ozdabiać. Ale sam szóstkę, znaczy piątkę, więc na piątkę miałam ocenę, żeby się na wszystko zgadzała, więc lecimy do smyka. Ale to nie na piątkę, tylko na szóstkę miało być wszystko zgadzanie. No ale nie ma szóstki, bo tak to byśmy wszyscy zostali szóstki. No nie, szóstki są wyjątkowymi ocenami. Przedyskutujemy ten smyk, teraz trzeba robić remont w twoim pokoju, jeszcze dokończyć. To możemy zrobić, jak mama poskłada łóżko. Teraz pozdrowienia. W dzisiejszym odcinku chcemy pozdrowić ogólnie 3 osoby z Leny szkoły i 2 osoby z komentarzy. Chciałam pozdrowić Kataleję, Cizana. Jeszcze bym chciała pozdrowić Elizę. Ja bym chciała pozdrowić Paulinę Gantarczyk. To ja bym chciała pozdrowić Julię z E. A jeżeli ty chciałbyś zostać pozdrowiony w kolejnym odcinku, to wystarczy, że skomentujesz ten film tutaj na dole, a być może wybierzemy właśnie ciebie. Na tym momencie z wami żegnamy, tak wygląda Leny rutyna. Nie wiem, co tam robi. Tak wygląda nasza taka rutyna przed szkołą. No, nie było dzisiaj nic zadane, więc no, nie musimy robić zadań. Rano mieliśmy takie mało, mieliśmy troszkę za mało czasu, bo trochę nam się dzisiaj pospało, ale finalnie zdążyliśmy na czas, więc tak to wygląda. I subskrybujcie ten kanał, pamiętajcie o tym subskrybowaniu. Pa! Pa, pa, pa.